Twoje śmieci, twoje pieniądze, twój wybór. Również suwalscy radni w środę zdecydują, czy projekt budżetu Suwałk złożony przez prezydenta największego miasta w subregionie stanie się faktem. Po ostatnich korektach i autopoprawkach w przyszłorocznej suwalskiej kasie doliczono się do dochodów w wysokości nieco ponad 664 milionów złotych. Zaplanowane wydatki natomiast to 681 milionów 676 tysięcy. W porównaniu do tego, co znalazło się w projekcie listopadowym, zarówno dochody, jak i wydatki nieco maleją. Deficyt przekroczy nieco kwotę 17,5 miliona złotych, ale w dużej mierze pokryją go tzw. wolne środki. Miasto obliczyło, że to około 12 milionów. Pozostała część pokryta zostanie z kolejnego kredytu. To jednak są tylko założenia, bowiem właściwie nie ma miesiąca, w którym plan budżetowy nie ulegałby zmianom. W przyszłorocznym budżecie Suwałk tworzy się również rezerwy, ogólną w wysokości 1 miliona złotych oraz rezerwy celowe. I tu kwota jest znacznie poważniejsza, przekracza 33 miliony. Ich przeznaczenie to finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, środki na ewentualne odprawy emerytalne, rentowe czy inne, jest rezerwą na wynagrodzenia, niespodziewane wydatki oświatowe, na budżet obywatelski, ale też na ewentualne wydatki inwestycyjne, których potrzeba może powstać w ciągu roku. Ten plan finansowy, łącznie z częścią opisową, liczy ponad 170 stron.